Wyobraź sobie, że jesteś jednym z, a tak właściwie to jedynym graczem, który już niedługo nieustannie będzie musiał polować na innych. Nie czekaj, to nie tutaj. W tym odcinku postaram się przetrwać tyle, ile będzie mi się chciało, biorąc udział w wielkich igrzyskach śmierci. No. Dobra, starczy już tego wstępu, bo się teraz rzekam normalnie. No siema. Jak wiecie, jest teraz pewien trend na jakieś tam, wiecie, nie wiem, Survival Games i tak dalej, że wiecie, 100 graczy symuluje to, 100 graczy symuluje tamto i tak dalej. Więc stwierdziłem, że zrobię coś po swojemu, że sam przesymuluję taką, takie igrzyska śmierci, no. Oczywiście, no wiadomo, że nie jest to film na poważnie, tak? Stwierdziłem, że kurde, odpalę sobie totalnie OG mapę, starą mapę z 2012 roku i sobie ją, kurde, troszkę zwiedzimy, zobaczymy co, gdzie, jak wszystko dobrze działa na tej mapie, bo powiem szczerze, że wspomnienia wracają, nie? To jest jedna z moich ulubionych starych map. Tak widzę, że wizualnie chyba nic popsute nie jest. Wszystko wydaje się całkiem spoko. No może zróbmy sobie taki mały, kurde, tour de mapa, czemu nie? A to zróbmy to w takim klasycznym stylu, na survivalu, czemu nie? Skrzynki normalnie tego zapełnione. Jezu, pamiętam te stare skrzynki wszystkie w ogóle. Kurde. Zupki, nie zupki. Łódki były też tutaj w skrzynkach? Ja tego akurat nie pamiętam, nie? Diamencik tu w ogóle był. Nie no, fajnie, fajnie. Wspomnienia wracają, nie? Tu gdzieś jest w ogóle lawa. I właśnie pamiętam, że tu gdzieś na tej mapie było takie coś, ale nie, jakiś taki trap, powiedzmy, coś takiego było, nie? Chyba gdzieś na tej mapie. Że tam się dało po prostu zginąć od lawy, bo się wpadało. O właśnie, o tym mówię. Ja tu wiecie, wszystko dobrze sprawdzam, nie? Bo ja tu kurde dawno nie ten. Tej mapy nie widziałem, no w sumie ponad 12 lat nie minęło. I kurde, jestem taki stary. Co jest? O, tam jest skrzynka chyba do góry. To ja się teraz poczułem stary festy, nie? To jest grane, ale jestem staruchem. Gdzie to jest przycisk w ogóle? A i patrz, to się tak wchodziło chyba. Tylko czy to... I to normalnie działa? O lol, o! Aaa, nie! Okej, dobra. Okej. Sprawdziłem to trochę tak, bo zapomniałem, że tak w ogóle działało. Zrobiłem wrażenie jak screenshota. O, mam tutaj kejka. Ooooooo. No ta. Teraz... Poczekaj. Sticky situation. A, no tak, i stąd się nie dało wyjść wtedy, pamiętam. Ale to szkło w ogóle, jak to wygląda w nocy. O, bro. Bro. Ty. Wow. Ale rejebanie, nie? Nie, ja może zrobię dzień lepiej. Pamiętam, że na tej mapie najczęstszą strukturą, którą właśnie chodziłem, był statek. Nie wiem czemu, ale po prostu jakoś tak sobie upodobałem. Jakoś tak sobie upodobałem, że zawsze leciałem na statek po prostu, nie? O, nawet tu się pirat kurde zrespił. I akurat statek bardzo dobrze pamiętam, tu była... nawet wędka tu była. A Jezu, no tak, gdzieś na starych wersjach się grało zawsze z wędką. Dawałeś zawsze wędkę na drugi albo trzeci sobie ten. I tak po prostu wiesz, na przemian po prostu waliłeś ten wędkę i pyk, nie? Mieczem. Strefa. Tam jest double cześcik. No i tu było zawsze spoko lód właśnie. Ej dobra, już sobie przypomniałem, czemu lubiłem bardzo statek grać. O, da się, dobra. Git. A i tu była jedna skrzynka po prostu. I diamencik, okej. Okay. Dobra, mam już cel na ten odcinek, krzyku. Znajdziemy cały żelazny set, to jest to. Oprócz hełmu. Chociaż hełm już mam, nie? Ale tu w skrzynce jest hełm, ale go nie bierzemy, bo nie potrzebujemy. Wolę koronkę. Tu się dało, o, tu się dało właśnie tak wpłynąć, więc to tak specjalnie zrobione było. Ty miałeś parkour do góry, tak? Tak, to był parkour do zrobienia. Pamiętam, że go robiłem nieraz. Znaczy, ja teraz robię, zobaczymy. Pewnie gdzieś się wywalę, debil. On nie jest jakiś ciężki, nie jest ten parkour, ale po prostu łatwo się tutaj wywalić. Zahaczasz o losowe bloki i spadasz na tam dół, nie? Więc to jest najgorsze w tym przypadku. Ale chyba... chyba na spokojnie to zrobimy, tak. Bez większych problemów. Tu są już też normalnie wejść, tu są bloki złote. O, właśnie tutaj, no. Ten pokoik właśnie. Butelki z ekspem kolejne. Jezu, jakie wspomnienia kurde z tą mapą, naprawdę, co jest grane. Zawsze było wszędzie sporo pajęczyny, pamiętam, no. I to było strasznie risky, żeby tu chodzić. Bo tak szczerze, to tu mogłeś wejść, ktoś biega za tobą, knakuje cię do pajęczyny i jesteś martwy, nie? Więc to tak szczerze było takie trochę... średnie miejsce, ja go nigdy nie lubiłem. Tu nigdy chyba nawet nie chodziłem za bardzo właśnie do tego. Bo miałem takich parę sytuacji, że stwierdziłem, że dobra, pójdę tutaj zlutować to. I właśnie było tak jak mówiłem, że ktoś mi przychodził, knokował mi do tego, do pańczyny i ginąłem. Ty no, może się uda żelazną zbroję zrobić, ty, dużo nie brakuje. Trzeba bym jeszcze 5 żelaza, nie? Poczekaj, muszę coś zobaczyć, zobaczę na tym, na spektatorze może, jak to wygląda. Bo to jest tak, że wpadasz tu, no tak, tu jak mówiłem jest ten trap po prostu z lawą. Tu w ogóle jest cały mechanizm, zrobię do tego, okej, nieważne. To jest dosyć ciekawe. Ale tu jest też ten parkour. I mnie ciekawi jak się... A patrz, bo to był enchant, nie? Tylko, że...
Poczekaj. To są jakieś pistony. A to wejście jest gdzieś z innej strony w ogóle. Tu gdzieś jest wejście, ta? No to wychodziłoby, że to wejście jest gdzie... A, patrz. Ty, to tak się wchodziło tutaj. Dobra, czekaj. Się na serio tam się da doskoczyć na pewno? Czekaj, wolę zrobić tak. To możesz zrobić tak po prostu. Tutaj przeskoczyć, tutaj. Tutaj, no nie był jakiś super ciężki, nie? I tu miałeś po prostu enchant to free. I no to chyba tutaj tak szczerze żelazną zbroję było giga ciężko na tym. Na tej mapie. Faktycznie. No chyba, że tu zostały jakieś te części, nie? Sprawdzamy na szybko jeszcze, ale chyba nie. A tu były żelazne spodnie bez kitu do przyjęcia, czekaj. Ja to pominąłem, nie? I to mi zmienia wszystko, bo w tej sytuacji teraz po prostu mogę skraftować jeszcze buty żelazne. Nawet mogę diamentowe zrobić. Nie, zrobię diamentową siekierę po prostu. No i kurde... A to, nie? Wystakowany gracz na tym. To było właśnie, to było to. Żelazny set. Co ja mogę zrobić diamentowy miecz? Zamiast tej siekiery. Trochę zrypałem. Trudno się mówi. No ale kurde... Mapa fajna, bardzo fajna. Wspomnienia wracają, zrobię jeszcze raz dzień, bo nie da się po prostu patrzeć na to szkło. Tego filmu to chyba na tyle, no co, ja sobie tak dla siebie nagrałem taki film. Czemu nie, może komuś jeszcze też odświeżyłem tą mapę. I wspomnienia, może komuś jeszcze wrócą. Ty, ten jak zapierdziela, Spider-Man człowieku. I co? To na tyle. Trzymajcie się. Siema.